Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Admiros, a przed wami kolejny odcinek z Robloxa. Moi kochani, dzisiaj gramy w kolejny symulator. Dzisiaj symulator karate, jak już pewnie sami po miniaturce zobaczyliście. Dzisiaj symulator karate, będziemy trenować, proszę bardzo, kopniaki, uderzenia i jeszcze więcej kopniaków. Wysokie low kicki, wysokie, niskie kopniaki, najróżniejsze. Tak więc myślę, że zabawa będzie przednia. Lecimy, troszkę sobie pozwiedzamy mapę. Ja tutaj już chwilkę pograłem. Wiem mniej więcej, jak się zdobywa tutaj goldy, bo jak widzicie, tutaj jest gold 399, więc w sumie moglibyście zostawić pod tym odcinkiem 399 i 9 łapki w górę. Tak, po prostu, co nie? Dobrze, lecimy sobie. Ogólnie możemy ćwiczyć tutaj, ale to nam takie po prostu machanie nic nie daje. Musimy ćwiczyć na, powiedzmy, na tych kukłach treningowych. Za to dostajemy expa, proszę bardzo. Myk, myk, możemy... O ty! Chcesz się bić? To chodź! Pciu, pciu. Gin, gin! Połamane. Nie no, nie ma co się dziwić, ja to mam dopiero drugi poziom. A tutaj ktoś miał, jak on w ogóle się nazywa, albo ona. Soul Mias, siódmym, a więc no zdecydowanie lepsza jest. Tu możemy sobie zakupić na przykład uniformy. Karate uniform, czyli to jest taki podstawowy. Dalej mamy Ragged GI jakiś, Rope of Darkness. Wow, Karate Master Suit, czyli takiego mistrza karate. 1500 golda i to ma obrony nawet, 150 obrony to ma. Okej, spoko, czyli ten nasz zwykły nie ma żadnej obrony, więc potrzebujemy po prostu zebrać kasę. Ogólnie rzecz biorąc, jakby to wam powiedzieć, tutaj widziałem, respiły się takie monety na początku. Co nie, te monety dawały chyba po 1 albo po 2 golda, jakoś tak. Potem pojawiły się takie wielkie smocze skrzynie i te wielkie smocze skrzynie dawały nam bardzo dużo hajsu. Dobra, póki co nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu tutaj sobie potrenować. Bardzo fajnie jest to zrobione. Może troszeczkę przeszkadza na dole ten napis attack, run, exp i tak dalej, ale fajnie jest pasek expa zrobiony. Takie po prostu przyzwyczajenie z MMORPG, gdzie ten pasek expa sobie jest tam, powiedzmy, na dole. Więc mi to raczej jakoś specjalnie nie przeszkadza. Możemy sobie kupić jeszcze kawę. Nie jestem pewien, co kawa nam daje. Want to buy your balance. Nie wiem, co nam kawa daje, szczerze mówiąc. Green tea. Chyba to jest po prostu zielona herbata, którą możemy sobie wypić. Na to wychodzi. Dobra, o, jest moneta. Chciałbym, żeby te skrzynie smocze się zrespiły. To by było spoko. Coś na tej zasadzie. W ogóle jeszcze możemy tutaj kupić oczywiście style. Za 2500 jest styl boxing. Hapkido. Nie wiem, co to jest. TKD. Też nie wiem, co to jest. Black leg. Czarna noga. Normalnie jak tutaj... Czarnonogi Sanji z One Piece'a. Kto oglądał, to pisze w komentarzu One Piece na zawsze moim życiem. Dobra, styl Wing Chun. Za 50 golda. A nie, level 50, 50 golda. A w ogóle to tyle levele są wymagane, 10. No to ja z moim czwartym raczej tutaj za dużo nie zdziałam. Dobra, bossy, tu są jakieś bossy, nie wchodziłem tutaj jeszcze. Jestem ciekaw, co tu będzie. Zobaczmy. Tu są bossy, okej. No, to wygląda na dość, na coś trudnego. Karate. Requirement plus 5, czyli wymagania plus 5. Mam czwarty level. Czyli tam są różnego rodzaju z różnych stylów bossowie. W ogóle jest też rebirth tutaj, taka ciekawostka. Tracimy wszystkie style walki i wtedy możemy mieć więcej expa. Halo, chcę tu wejść. Nie mogę. Nie da się, aha, bo trzeba mieć piąty poziom. Dobra, no to biegniemy, w ogóle pod kontrolę można biegać jak Naruto. Yeah, tum, 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 tum. Dobra, wychodzimy stąd. Trzeba poćwiczyć, nie ma co ukrywać. Musimy troszkę poćwiczyć, żeby zdobyć doświadczenie goldy i lepszy strój, żeby tego pierwszego bossa pokonać. W ogóle jest tu jeszcze jedna opcja, też bardzo fajna. No ale zanim to zrobimy, no to jednak warto by było troszeczkę potrenować. Bum, pięknie, plus 8, plus 4. Plus 9, plus 6, bardzo fajnie. Eks tutaj na razie leci spoko, ale może być już później problem niestety z wbiciem. Ale w sumie wbijemy sobie piąty poziom, więc możemy spróbować z bossem zawalczyć. O, moneta. 465, 475, czyli to nam daje jakieś 12 monetek. Spoko, dobra, mamy piąty poziom. Spróbujmy pójść na bossa. Zobaczymy, czy boss się nam tutaj zrespi, czy też nie. To jest ciekawe w sumie. Trzeba to sprawdzić, trzeba to obadać tutaj. Dobra, biegnijmy, skoro mamy możliwość biegania, no to czemu by tego nie użyć.
Tum, 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 tum. Okej, wczytuje nam się, nice. Tu będziemy mieli bossa do pokonania. Tum, 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 tu, 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 tu. Takie fajnie mapki zrobione są, takie w sumie w takim fajnym stylu. Dobra, czy mamy tutaj, okej, tędy się wchodzi. Tu, tum, tu, ru, ru, ru. Tu sobie biegniemy. On będzie w środku, na pewno, będzie siedział i czekał na nas. Tu się wchodzi. Bez kapi, nie ma tutaj jakoś wejścia za bardzo. Albo coś pominąłem. On tam jest. A dobra, no to niezłe wejście. Po prostu. Wbijamy tędy. Nie zauważyłem. Dobra. Gdzie jest boss? Pokaż się. Powinna być jakaś opcja do kliknięcia, ale z tego co widzę, to nie ma. Więc nie wiem co się stało. Nie ma bossa, po prostu. Miał być boss, a okazało się, że go nie ma. Nie ma bossa, nie ma walki. Koniec. Tum, tum. Tutaj chyba tędy też się da wyjść. No okej. Ale gdzie on jest? No powinien tutaj być. Co za śmieszek. No. Najgorzej. Dobra, nie ma co. Wychodzimy stąd. Nie ma bossa. Nie ma bossa, to nie. Rozpoczynamy nasz trening i pokażę wam jeszcze jedną fajną rzecz, jaką można tutaj robić, ale to dopiero później. Karate, requirement plus 5, no spoko. Boxing plus 15, no to nic z tych rzeczy sobie tutaj nie zrobimy, ale na pewno zawalczymy sobie z jakimś innym graczem. Tak, to jest to. Na pewno z innym graczem damy radę sobie tutaj zawalczyć. Tylko kwestia jest jedna. Trzeba jednak troszeczkę podlevelować. W ogóle tam jeszcze jest jedno miejsce, które chciałbym odwiedzić. Dobra. Atakujemy. Nie wiem, czy ja to mam naciskać w odpowiedniej kolejności, albo z jakimś odstępem czasu. Ale chyba nie. O, jest! Są skrzynie! Jedną złapałem. Ona dała mi chyba jakoś 100 golda. Przedtem widziałem chyba z 5 takich. I to było całkiem spoko. One naprawdę dużo golda dają. Jestem mam najniższy poziom, 5. Dobra, wbiłem poziom, spoko. Mogę to jakoś zboostować się tutaj? Zobaczmy. Tu mogę golda, a tu mogę podwójna prędkość biegania, podwójny gold. Niestety nie mam nawet na to robuxu. Wszystkie robuxy już mi się skończyły. Nie mam pieniędzy. Najgorzej. Dobra, okej. Nie! Wynocha mi z tym i z tym. Moja skrzynia. O, próbujecie mnie bić, no to nieźle. Kolejna, nice. Te skrzynie się jednak dość często respią. Całkiem spoko opcja. Dobra, wbijmy ten 7 poziom, żeby nie być... No nie jestem już najgorszy, ktoś tam jest gorszy. Bitka, bitka. Bitwa o skrzynię. Boom. Come on. O nie, połamany. Ziomek Ori coś tam. No 21 poziom, nie ma co się dziwić. Ma zdecydowanie lepsze rzeczy i... Dobra, uff. Widzieliście to 0-0 golda obok mnie, co nie? I to było takie... Czy jak się traci wszystko, to... Znaczy jak się ginie, to traci się wszystko i takie... Nie! Ale na szczęście okazało się, że nie. Po prostu to się musiało... Po prostu to się musiało doczytać. Patrzcie, jak kurde walczy, jak dzielny wojownik. Ja, chocio, chocio. Ciosy, pięknie. Teraz z ręki i z nogi. Cios poniżej pasa. O Jezu, jak to wygląda. Dobra, i kolejny poziom. Pięknie, już biłem 7. 7, całkiem spoko. No już teraz zdecydowanie wolniej to leci. W sumie mogę sobie coś zakupić chyba. Za 500 golda. Zakupmy sobie ten lepszy strój. Wiem, jak ktoś mnie atakuje, a ja tu nagle robię transformacja. I co teraz? No chodź. A, poszli na bossy. Poszli na bossa, kurde. Może na bossa się idzie w kilka osób. Dobra, chodźmy zobaczyć tam. Co oni kombinują? Zobaczymy, co się wydarzy. Okej, oni chyba idą na... Nie wiem, chyba nie idą. O, idą na tego pierwszego, dobra, zobaczymy, może go aktywują.
Ja nie wiedziałem, jak go aktywować, może oni będą wiedzieli. Coś mnie w ogóle tutaj bije. Po co mnie bijecie? Lecimy na bossa! Lecimy na bossa wszyscy! Za mną! Nic z tego. Dobra, ja będę bossem. Ja będę ich bossem. Biegnącym w miejscu. Zobaczmy, może ktoś go aktywuje. Nie jestem bossem, ziomek. Odczep się ode mnie. Masz mnie próbować dogonić. Ziomek z 10 poziomem tutaj coś kombinuje. Ała! No i co? Po co? Po co mnie chcecie zabić? To za typy najgorsze. Po co chcą mnie zabić? No i... Dobra, no masz. Może będą się bić. Umarłem. Umarłem sobie po prostu. Tak o, tak o. Po prostu zginąłem. Najgorzej na świecie. Dobra, tu jest jeszcze jakiś Sword Fighting Simulator. Obstawiam, że to mnie przeniesie na jakiś inny tryb albo cokolwiek. Takie mam wrażenie. Ale o tym się przekonamy za chwilę. Zobaczmy, co się wydarzy. Okej. Jesteśmy na Sword Fighting Simulatorze. To nieźle. Wróciłem znów na nasz Karate Simulator. I jest tu jeszcze jedno miejsce, którego nie obadaliśmy. Ono jest za wodospadem, więc trzeba tam pobiec. Skrzynia! Łapać skrzynię z hajsem. Tam jest jeszcze jedna, może zdążę. MVP jest napis, więc nie wiem, o co za bardzo chodzi. Ale trzeba sprawdzić. Może to jest coś na zasadzie VIP-a. Tak mi się wydaje. Ale nie mam pewności, więc sprawdzimy. Co jest za wodospadem? W ogóle trening na tle wodospadu to jest coś pięknego. Boom. Czy ja dostaję tutaj więcej expa za taki trening? Chyba nie. To tyle samo. Dobra, sprawdźmy. Nie mogę tam wejść. Czemu? Halo, proszę mnie przepuścić. No niestety, nie wejdę tam. No nie wejdę tam, po prostu nie wejdę. Dobra, wbiję jeszcze jeden poziom. W ogóle mam na tym serwerze, okej, nie są jacyś dobrzy ludzie. Więc mamy szansę tutaj, powiedzmy jest mniej więcej mój poziom. Więc będę w stanie tutaj coś zdziałać. Pyk. Dobra, jeszcze trochę. Wbijmy ten 8 poziom, żeby być troszeczkę wyżej. Dobra, wbity, super. I można tutaj jeszcze, co ciekawe, walczyć z innymi graczami. Trzeba to koniecznie sprawdzić. Tak jest. Trzeba to koniecznie sprawdzić, jak wygląda walka z innymi graczami. Na 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 na. Pa 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 pa. Dobra, już bez tego śpiewania się wkręciłem w tą fajną melodię. Ale dobra, wejdźmy sobie tutaj. I proszę bardzo. Myk. Będziemy walczyć Amasoko. 13 level ma. Ja mam 8. No, zdecydowanie trudniej będzie go pokonać niż jakiegoś zwykłego gościa na, powiedzmy, moim poziomie. Ale dobra. Tamci muszą skończyć walkę. Wtedy nam się odpali nasza walka, więc spoko. Na 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 na. Jeszcze raz. Pyk, dobra, odpaliło się, super. Jak to dwóch na jednego? Oni też się biją, dobra, to wykorzystajmy to. Oni sami zaczną tracić życie, a ja w tym czasie zbiorę czakrę. Dobra, bijcie się, fajnie. Widzę tylko życie jednego. Tego, którego wyłapało mi tutaj. Jako mojego przeciwnika. Dobra, więc załatwmy go. I powinienem to wygrać, boom. Yeah. Czyli pokonałem ich obu. Jakimś cudem. Jestem najlepszy. Yeah. Ktoś chce się zmierzyć? Kolejnych dwóch. Okej, okay. Czy to są moi przeciwnicy? Nie, to nie są moi przeciwnicy. Jakoś dziwnie. Jest, dobra, są. Przepraszam, są. Giń. Come on. Czemu ty tylko uciekasz, ziomek? Walcz.
Jak nie, to załatwię twojego kolegę, który jest o wiele słabszy. Albo nie jest słabszy. Ja mam połowę życia już, o nie. Zaraz będą mnie atakować. A karate! Ja! Walcz! Walcz, ziomek! Halo! Proszę tutaj! Te ciosy jakoś nieraz nie wchodzą, takie mam wrażenie. O, weszło, ale dobra, ja też oberwałem. Okej, życie się regeneruje, więc można tutaj... A! Au! Jak mam mało życia, jestem na wymarciu. Na wymarciu. O nie! Obaliłem się, obaliłem się. Najgorzej, ziomek też się obalił, czyli był, nie wiem, jakby... W mojej drużynie? Coś na tej zasadzie? Nie mam pojęcia. Dobra, jeszcze raz możemy sobie tutaj zawalczyć. Bum. No, stań tam. O nie, musimy poczekać, aż tamci skończę. No, okej, dobra, to sobie chwilkę poczekamy. Okej, jesteśmy na arenie, nie wiem czemu. Nas tutaj wbiło. Tak po prostu, stoję, czekam, aż skończę, aż nagle bum, wbiło nas. I teraz zginąłem. A nic nie zrobiłem, halo, ja nic nie zrobiłem nawet. Nawet się za bardzo nie ruszyłem, halo, o co chodzi? Dziwne rzeczy się tutaj dzieją. Thanks. Dobra, bijamy tutaj. I okej, zabiło ją. Gin! Angel, albo Agne, coś tam. Ej, wygram to. Wygram to z nim. Dobra. Rozsypany. Ej, czemu ja też? Halo, ja miałem przeżyć. Ja miałem przeżyć to przecież. Nie wiem, czemu tak się wydarzyło. Dobra, w sumie mamy prawie level, więc można sobie jeszcze troszkę podlevelować. Pyk. Pięknie. Plus 4, plus 6. Super. Dobra. Level up. Czy jeszcze jeden level powinienem wbić? 10. Tak. Wbijmy 10 level. 10 level to jest naprawdę już taki, powiedzmy, no, prestiż, że tak powiem, tak? 10 poziom. To jest coś nice. Boom. Okej. Trochę to trwa. Ale damy radę. No 270 expa. To już trzeba troszeczkę tutaj pobić. Nie ma co ukrywać, ale spoko. Nawet szybko leci, więc nie ma co narzekać. Okej. Połowa prawie. Dobra, 136. Nice, nice. I jeszcze chwila. Jesteśmy już prawie za połową. Mam nadzieję, że w tym miejscu mnie nikt nie zaatakuje. Jak na przykład Soulless Zombie. Nie, okej, ona chce się bić tutaj ze mną. Bardzo fajnie. Razem będziemy tłukli tą kukłę. Ile tylko się da. Boom. Ezo, ona ma jakąś nową technikę tutaj. Jakąś lepszą na to wychodzi. Tak się trzęsie wszystko. Oj, wbiła poziom. Okej. Dobra, uwaga. I jeszcze chwila i będzie 10 poziom. Pyk. Dobra, mamy 10 poziom. Idziemy walczyć. Ostatnia walka na dzisiaj. Nie ma co. Okej, ty czekasz tutaj, ty piaro. Dobra. Bum. Na. O Jezu, ona ma 22 poziom. Co? Jakie mam mieć z nią szanse, jak ona ma 22 poziom? Zero szans. Ona jest za dobra. Za dobra, potrzebuję kogoś na swoim poziomie. Nie potrzebuję tej typiary, która ma 20 poziom, 22 nawet. W ogóle mamy 3 win, ona ma 12, więc w sumie jestem całkiem dobry, bo reszta ma po 0 winków. Dobra, siema. Chodź tutaj. W ogóle ziomek nie jest... Jaki on ma nick? Kambodżo, okej, trzeci poziom ma. Powinienem dać mu radę bez problemu. W końcu ma zwykłą zbroję, nic specjalnego. I chyba się poddał. Dobra, stał na wprost mnie. Przyjął wszystkie ciosy. Wszystkie ciosy przyjął, ładnie. Wynocha. Ona nie powinna tutaj włazić w ogóle. Pyk. Hasknocked, okej, wygrałem, ale od razu mnie wywaliło z ringu. Nie wiedzieć czemu. Dobra, tak więc w tym miejscu sobie zakończymy, albo nie, w sumie wiem, dobra, przywód do spadzie, to będzie dobre miejsce na zakończenie odcinka, patrzcie. Tutaj sobie zakończymy. Okej. Ja będę kontynuował mój trening, a ja już się z wami tutaj żegnam
i w sumie to do zobaczenia, do następnego odcinka i trzymajcie się, młodzi karatecy. Czu, cześć, zbliżenie. Ja, i w sumie to cześć, trzymajcie się, na razie.